W tej chwili na mostach w ciągu ulicy, w ciągu alei Monte Cassino są jak gdyby dwa rodzaje tras. Wczoraj strawak robił podbudowę na mostach, natomiast dziś kładzie warstwę wiążącą. Natomiast Intop w tej chwili robi schody prowadzące w dół w kierunku Dzierżęcinki, to jest od strony McDonald'sa. Tutaj te prace, wszystko uzależnione jest od pogody, ile potrwają, ale mamy nadzieję, że za mniej więcej dwa tygodnie prace zakończą się, te typowo budowlane i będziemy przeprowadzać próby wytrzymałościowe. A przy okazji w tym samym czasie, na ostatniej sesji, radni uchwalili bowiem przekazanie pieniędzy na wyremontowanie odcinka drogi właśnie od mostów w alei Monte Cassino do Władysława IV, a jeżeli uda się jeszcze, to do samej ulicy Młyńskiej, także to też będzie wyremontowana droga.